Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox. Moi kochani, dzisiaj jesteśmy na grze, która nazywa się Tank Simulator, przynajmniej Tank Battle Simulator, będąc dokładnym oczywiście. W tym przypadku jesteśmy czołgiem, jak możecie zauważyć, który naprawdę ma całkiem zgrabny model. Jeśli chodzi o to, co jest naszym zadaniem, przedostać się jak oczywiście najdalej, jak to na typowym symulatorze. Tu mamy pytania, gra każe mi tu podejść, więc jakby okej, podchodzimy sobie. Nie wiem, co się dzieje. Piłem kolę, dlatego tak się dzieje. W każdym razie zapraszam was bardzo serdecznie do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na tym kanale, bo oczywiście opłaca się, tak myślę po prostu. Będziecie wiedzieć o nowych filmach, w sensie wiecie, jak to działa. Nie muszę chyba tego opisywać. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy przechodzić sobie do ostatnich, tak naprawdę, momentów tej całej mapy. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Ja jeszcze nie wiem zbyt wiele o grze. Jeśli chodzi o to, to gdzie naceluję, to tam sobie strzelam. No i oczywiście możemy rozwalać te skrzynki. Za to nie za bardzo ogarniam całego interfejsu. Jest sprzęt. Aha, czyli mogę jakieś dodatki sobie dawać. Nie mam urządzeń. Dobrze, jest sklep z klejnotami, czyli rozumiem, że achievementy dostajemy i dostajemy za to te. Dobra, mamy ulepszenie. Możemy ulepszyć uszkodzenia działka, szybkość ataku, prędkość, zdrowie albo szansę krytyczną. Szansa krytyczna też brzmi całkiem nieźle. Mamy 410, zadajmy troszkę więcej obrażeń, myślę, że z 16 może być 18 jak najbardziej. Czemu gromnie jeszcze chcesz tutaj popchnąć? Czemu? Czy ja robię jakiś... Ja robię jakiś automatyczny cel. Włącz, wyłącz. Aha, dobra, czyli ja sobie mogę sam ustalać, co chcę rozwalać tak naprawdę. Dobrze. Aha, bo mam zadania, zadaję 2000 200 obrażeń, 2000, Jezus. Są też zwierzaki, co będzie bardzo ciekawe z czasem zdobyć. A, mam dla was kody, jeśli chodzi o sam starcik. Więc sam kod welcome, czyli krótkie miecze, zwiększa obrażenia zadawane przez czołg. Dalej mamy kod 4K likes, czyli 4000 lajków. No i do tego mamy jeszcze oczywiście kolejny kod 6K likes, czyli 6K likes. Ikoniczne, zwiększa szczęście. Ciekawe, czy jest jakieś kolejne, skoro co dwa. Czy jest 8K likes? Nie ma. Jeszcze nie zrobili, jeszcze ludzie nie wbili. Także nasz sprzęt, czy ja go przenoszę? Aha, klikam po prostu na nie, dobra. I mam już... Teraz, aha, bo mój postanowił sobie... Mimo, że mam wyłączone strzelanie, to i tak strzela. Dobra, to masz, strzelaj sobie w cokolwiek, ja będę zarabiał pieniądze. Jakby mi to ani troszeczkę nie przeszkadza. Ulepszymy sobie obrażenia, ulepszymy sobie obrażenia, ulepszymy sobie obrażenia i ulepszamy sobie tylko obrażenia, bo jakby tylko to nas interesuje w chwili obecnej. Dobrze, idziemy sobie odebrać nasze zadanie, wspaniale, trochę monet. Otwórz swoje pierwsze jajko zwierzaka. Uuu, czy to jest tutaj 250, 25 tysięcy, 125 tysięcy. No, tu są już całkiem potworne, jeśli mógłbym to tak określić. Czemu mnie tu, nie wiem, gra mnie nienawidzi po prostu, chce mnie tu wepchnąć. Dobrze, codzienne nagrody. Wow, jeden klejnot. Tutaj mamy jakieś bonusiki, proszę bardzo, zbieramy wszystko, proszę bardzo, dziękuję, nasze achievementiki. Możemy też założyć kolejną rzecz, czyli kolejne 25, a zwiększa obrażenie zadane przez czołg i zwierzaka. Zwierzaka jeszcze nie mamy, ale zaraz zwierzaka będziemy mieli. Ciekaw jestem, czy wyglądowo będziemy się różnić. Czy, aha, ja mogę teraz, o kurde, ja mogę... Ale jestem czołgiem prawilnym. Nice, kurde, nie mam w co strzelać. Czołg nie wie, w co strzelać. W to strzelaj, tu patrz, w to strzelaj. Jak monety lewitują, nie są w stanie się do mnie przykleić. Dobra, mamy nagrody również. Możemy zebrać sobie te nagrody. Więcej obrażeń, więcej obrażeń, więcej szczęścia. Dobrze, mamy sklep, w którym możemy kupować dzisiejszy pet. Czworokąt. Wygląda na kozackiego, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o to. Ale dobrze, na razie kupmy sobie standardowe za 250. Za 250 tu jest mała szansa na legendę. Oby nie szary, oby nie szary. Jeśli nie będzie szary, to będę dobra, jest rzadki, niech będzie w takim razie. Poproszę serdecznie, jak najbardziej. Sprzęt. I tu możemy teraz, nie, tu może, aha, odblokowałem kolejne. O, okej. Dobra, odblokowałem, w sensie mam 6 slotów. Plus 5 pułapek. Za 400 slotów na więcej slotów na sprzęt to będzie. Dobrze, wszystko rozumiem. Mamy pierwszego zwierzaka, który ma ocenę chyba 8,75, tak mam to rozumieć? Chyba? Nie jestem pewien, tak naprawdę. Gdzie on jest? On nie jest jeszcze wybrany? Halo? Czy on musi być? Chyba musi być na zielono. Tak, jest na zielono, dobra. I jeździ za nami. On sobie sam jeździ i też strzela. Dobra, mamy też w ogóle pierwszy jakiś exp. Mamy 9 na 100, nie jest to zbyt dużo, szczerze mówiąc, ale no... Nie ma co narzekać jak na początek tak naprawdę. Możemy sobie nasze ulepszenia też polecieć.
Więc zwiększymy sobie szybkość ataku, zwiększymy sobie naszą prędkość, zwiększymy sobie nasze zdrowie. Po co zwiększamy swoje zdrowie w sumie? To jest moje pytanie tak naprawdę. Aha, on bije po tyle, 8,75. To są jego obrażenia. Dobrze, już wszystko jest jasne, może jestem głupolem. Nowy czołg, 36%. Ciekawe, chwila, czy jak zrobię wszystkie ulepszenia, to wtedy... Tak, czyli muszę zrobić wszystkie ulepszenia. A, i to jest moja ewolucja. Dobra, czyli nieważne co robię, to muszę zrobić w ten sposób. Mam szansę na krytyczną dużą. Weźmy sobie tutaj na ten namiot na przykład, który ma 200. Na ten namiot bij. Ile go strzelisz? 120, okej, czyli razy ile obrażenia? Razy 3 tak naprawdę jakoś? Nie, tu ulepszenia są tu. No razy 3 jakoś mniej więcej są obrażenia, więc bardzo fajnie. Zbieramy sobie te wszystkie pierdołki. Idziemy sobie postrzelać, w międzyczasie odbierzemy sobie oczywiście nagrodę. Dziękuję serdecznie, bardzo fajnie. Widziałem, że pisaliście bardzo dużo propozycji gier i sobie bardzo dużo gier przepisałem sobie, oczywiście zapisałem, przepisałem, rozpisałem i tak dalej. Więc spodziewajcie się ich oczywiście na kanale. Pamiętajcie też o tym, żeby subskrybować ten kanał, żeby oczywiście o tym wiedzieć i to widzieć. Właśnie, sklep z klejnotami. Czy ja mogę kupować? Zwiększa prędkość czołgu, zakres kolekcji monet, uszkodzenia czołgu zwierzaka, zbiornik jajko szczęście. Upuść kle... Chyba powinienem sobie przełączyć na język angielski, żeby w ogóle wiedzieć totalnie o co w tym to chociaż trochę chodzi. Aha! I teraz jest Coin Income Boost. Czyli to może nam się bardzo przydać, bo to będzie większe monety będzie nam dawało. Tutaj Collection Range może być spoko. Obraże... A to jest peta, czyli mojego peta są obrażenia większe. Niech będzie w takim razie i dodajmy sobie ostatni jeszcze tu. Skoro możemy w ten sposób zrobić. Dobrze! Powoli sobie zbieramy, zbijamy, proszę bardzo, upgrade'y robimy, pyk, za 500, za 600, za 800. Widzę, że bardzo dużo attack speed kosztuje, szczerze mówiąc, krytyki też trochę kosztują, ale zupgrade'ujemy, co sobie oczywiście możemy, nie wiem po co to zdrowie cały czas. Możemy helikopter rozwalać? Ile helikopter ma? 7000 zdrowia, po ile ja strzelam? Po 11 w niego? 160. Dobra, chwilę to zajmie, jakby nie patrzeć. Ja w międzyczasie przejrzę sobie sklep, bo bardzo chętnie bym sobie coś w sklepie kupił. Tylko ja się, kurde, gubię strasznie jeszcze trochę w tym wszystkim. Dobrze, zobaczmy sobie. Nie, to nie był Game Shop. To był Two Shop. Proszę bardzo, dobra. Jest dzisiejszy bundle. 400 gemów, to nie jest zbyt dużo. 120 tysięcy. Jeden mityczny ekwipunek i trzy rzadkie ekwipunki. Nie brzmi jakoś wybitnie, ale dobrze, kupmy sobie. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie w takim razie. Proszę bardzo, cyk, dziękuję serdecznie. Czy dostanę już automatycznie? Jest młotek, zwiększa... Aha, tu jest zdrowie moje. A, bo tu inne te do mnie strzelają. Czy ja mogę do ciebie strzelać w takim razie? Halo, ja bym chciał ciebie rozwalić. O, proszę bardzo, no i co sobie myślałeś, że będziesz tu sobie we mnie strzelał? Czyli tak, są agresywne jakby względem mnie również. O kurde, tu zwiększa szansę o 15%, więc weźmiemy sobie to. Zwiększa zdrowie o 350%. Ile mamy obecnie zdrowia? 800, tak? Dobrze, więc zakładam to. Mam 3,6 tysiąca. Okej, zrozumiałem. Aha, on tu przyleciał i rozwalił to na dwa hity. Aha, ja potrzebuję 10 tysięcy, mam 170. Fajnie. Zwiększa obrażenie o 20%, ale to jest to samo praktycznie. O 15, to mam jedno, tylko mógłbym wymienić. Ale mógłbym też zwiększyć sobie ilość zdrowia. Dobra, zwiększmy na razie sobie obrażenia. W takim razie, upgrade'ujemy nasz czołg oczywiście na maksymalny poziom. Myślę, że mi starczy pieniędzy. Nie wiem skąd dostałem tyle kasy. Aha, dostałem pieniądze za przecież tego. Dobra, i teraz tutaj zbieramy sobie tą nagrodę. Okej, rozumiem, nie chcę wjechać. Dobra, już, perfekcyjnie. Halo, on mi sam jeździ momentami. Mamy upgrade'y i teraz co? Unlocked. Click to evolve your tank. This gives you a huge damage boost. Okej. Czyli upgrade'ujemy. Jest, jesteśmy. O kurde, teraz mamy dwa działa. Teraz ciśniemy. I tu jest jeszcze jakieś coś. O kurde. Najsik. Coin boost jeszcze za to dostaliśmy. Fajnie, muszę przyznać, fajnie. Nie wiem, co prawda, po ile my teraz bijemy? Możemy zobaczyć. Po 112. To jest nasza podstawa. Bardzo przyjemnie. Idziemy sobie odblokować kolejne miejsce. Jesteśmy strasznie wolni na pewno, jeśli chodzi o to. No, ty tutaj kolego na hita niestety giniesz. O, wybronić jakieś w ogóle wieżyczki, ja nie mam pojęcia. A tam jeszcze coś jest w ogóle. Tu jest trudny. Czy on będzie za mną jechał? Niespecjalnie wygląda. Golden pets, aha, czyli złote pety, proszę bardzo. I tu są skiny, dobra, skiny mnie na razie nie interesują. Rozwalamy tego dużego, proszę bardzo, cyk, cyk. Raz, dwa, trzy.
po 112, ja ci jeszcze tu mogę zupgrade'ować trochę, żebyś miał krytyka większego. O, proszę bardzo. A, już leży, dobra. Nieważne. Nie musiałem nic totalnie robić. Tutaj to za 200, proszę bardzo, pyk, pyk. Odblokowujemy kolejną strefę i jesteśmy na kolejnej strefie. A teraz będziemy jechać w lewo, dobrze, rozumiem wszystko. Tam jest jakieś działko. Czy tu są też jajka do kupienia? Tak to, tak mam to rozumieć. Tam coś jest na tablicy, ale to nie jest to, to totalnie, co bym chciał. Miner, proszę bardzo. Aaa! I zbieramy sobie, chwila, ja nie chcę tego. Ja chciałem tutaj, chciałem tu podjechać, halo, bo ja chciałem to, o, claim. Dobra, zebrałem sobie, bardzo ładnie, czyli to się będzie, jakby to automatycznie nam generuje samo. Mamy tu możliwość też teleportu, z tego co widzę, więc też bardzo przyjemnie. Nie ma tu jajek. Możemy jajka kupić dopiero na kolejnym poziomie, a tam potrzebujemy ile? 100 tysięcy, żeby to odblokować. Dobra, to idziemy od razu na kolejny w takim razie. Niech będzie, odblokujmy sobie kolejną strefę. Tu jest jakaś książka za to, tam już ile potrzebujemy? 780 tysięcy, kurde. Dobra, upgrade'ujemy trochę nasze obrażenia, żeby to szybciej robić wszystko. Attack speed również się bardzo przyda i sam speed również się przyda, bo jesteśmy dosyć wolni. Właśnie, czy ja mogę zrobić po prostu next tank? Kolejny czołg? Next Tank Evolution. Obrażenia razy 25? O kurde, to jest totalnie kozackie. Obrażenia Damage Boost razy 3, a mam jeden. Coin Boost razy 3 i Equipment Chance. To myślę, że niespecjalnie. Boosty. Aha, bo to się tak przesuwa. Dobra, a pieniądze ile kosztują? 2,3 miliona. Miliona. Zakładam, że to się będzie zmieniało, będzie się boostowało. Dobra, ale z obecnym poziomem tutaj zbijania tego wszystkiego to chyba nie musimy zbyt wiele robić, szczerze mówiąc. Czyli można też robić upgrade'y czołgów za pomocą stricte pieniędzy. Merge equipment, czyli możemy połączyć jakieś dwa ekwipunki. 3 i wtedy mamy co? Mamy lepszy, tak? I daje nam 30%, okej. Okay. Aha, ale zabrało nam wszystkie, czyli z obecnego wyposażenia też nam zabiera, powiedzmy. Dobrze, rozumiem wszystko w takim razie. Dobra, bijemy w takim razie sobie to, proszę bardzo, po 400 tylko bijemy. To nie jest zbyt wiele, szczerze mówiąc. Mimo, że mamy upgrade'y tak naprawdę. Po co jak upgrade'uję zdrowie? To jest bez sensu. Co tutaj jest? Plus 2, nie, razy 2 pety. Co to jest filat? 250, 200 coinów. Za 1000 robuxów, myślę, że niespecjalnie. Na razie zbierzemy sobie tutaj te wszystkie pierdołki, które możemy dostać. Bardzo fajnie. Nagrody również, jakiś magnes. Aha, czyli po prostu zbiera nagrody z większego dystansu. Game Passy jeszcze są jakieś fajne. Fast Open, 2 razy Pet Damage, to myślę, że niespecjalnie. Exp naszego peta, to też nie za bardzo chyba. Możemy mieć więcej petów. Powinniśmy sobie więcej kupić na pewno ogólnie podstawowych petów, żeby w ogóle cokolwiek móc robić. Triple Laser, on brzmi bardzo fajnie. Szczerze mówiąc, brzmi bardzo, ale to bardzo fajnie. Ale no, co ja jestem w stanie poradzić? 120 tysięcy w ogóle. 10% to nie jest zbyt wiele, szczerze mówiąc. To nie jest ani trochę zbyt wiele. Ekwipunek, nie ekwipunek. Chciałem wejść tu w Gemshop. Żebyśmy mogli zwiększyć oczywiście nasze obrażenia. Proszę bardzo, o kolejne procenty. Tank Egg Luck. Możemy zwiększyć nasze szczęście też minimalnie. Obrażenie naszego peta, jeszcze bardziej obrażenie naszego peta. I na razie wystarczy oczywiście. Walmy sobie w to 150 tysięcy. Ile tam potrzebowaliśmy? 780 tysięcy. Mi się wydaje, że powinniśmy w chwili obecnej powoli się wrócić, bo to są w miarę ciężkie rzeczy, których nie możemy aż tak łatwo rozwalać. My strzelamy po... Po ile my strzelamy? Chwila. Po 400. Dobra, już zacząłem wątpić. Strzelamy bardzo powoli, ale strzelamy bardzo efektywnie. O kurde, jak on tam we mnie... Czy on we mnie za 3 strzelił? Ja mam 87 tysięcy zdrowia. 87? Nie 87, tylko 87 tysięcy. No dobra, no co mi zrobisz? Aha, z krytyka go za 1 tysiąc strzeliłem. To fajnie, muszę przyznać, fajnie. Tutaj zdecydowanie lepiej nam idzie powoli. Tutaj wbijamy sobie również te rzeczy. Kolejny milestone, 10 tysięcy monetek. Niech będzie w takim razie. Wracamy, teraz tak. To jest forest, to jest... Myślę, że powinniśmy tego, te potrójne otwierać w takim razie. Dobra, otwórzmy sobie. Niech będzie coś w miarę dobrego, naprawdę, byłoby super. Dobra, jest rzadki. Dual Laser, bardzo fajnie. Zadaje 1,7 tysiąca. To jest zdecydowanie dobre. Chwila, ile petów mogę mieć? Bo tego mogę na razie schować. Mogę kupić jeszcze innego za 125 tysięcy. W międzyczasie to sobie będziemy rozwalać jakieś skrzynki czy coś. Jest Triple Cannon. Więc weźmiemy go sobie. 800 zadaje, to nie jest aż tak dobrze. Jak to wygląda? My dostaliśmy...
tego i tego, czyli mamy szary i tego. Fajnie byłoby trafić fioletowy albo złoty. Oczywiście trzeba byłoby zwiększyć sobie szanse, więc rozwalmy kilka skrzynek w sklepie. Widziałem tego takiego potka, który nam zwiększa szanse. Gdzie to jest? Potek taki był. Halo? Tu gdzieś potki były. Tu jest cały bundle. Equipment drop chance. A to nie to! Ja myślałem, że to będzie... O kurde! Powiem wam, że to nie jest to, co ja myślałem. Ja myślałem, że on nam zwiększa szanse na tego. Myślałem, że on nam zwiększa szanse na pety, a tu nie. Tu możemy kupić 100% petlak. O kurde, to może być dobre. Żebyśmy mieli większe szczęście na pety. To byłoby całkiem niezłe. Oczywiście, jeśli by zadziałało fajnie, to wtedy byłoby perfekcyjne, ale nie powiedziane, że zadziała. No i kupmy sobie 2,3 miliona koniów. A czemu nie? Stać nas oczywiście na to i pójdziemy sobie w jakieś lepsze pety. Dobrze, więc kupmy sobie jeszcze przynajmniej... O, tu coś leży. Halo? Ja bym chciał to, bo tu coś leży. Jak coś leży, to ja to podnoszę. Bardzo dobrze. Tu są jakieś podstawowe działka, coś. Chwila, ja odjechałem aż tak bardzo, naprawdę odjechałem aż tak bardzo. Mam 5 milionów. Skąd mam 5 milionów? Nie jestem pewien. Dobra, trudno. A bo mam może dlatego, że mam monety razy 2? Nie jestem pewien. Triple Cannon, znowu to samo. Coś lepszego poproszę, coś lepszego, zdecydowanie. Triple Cannon dalej nie jest najlepszym petem. Co prawda jest fajnie, bo będziemy mogli wykorzystać go do zrobienia chyba złotego peta. Zazwyczaj jest w okolicy 5, które musimy połączyć. Nie wiem, czy tutaj będzie w tym przypadku równie tak samo. Zobaczymy, proszę bardzo, poproszę jeszcze raz. Może chociaż fioletowy, może. Nie, ewidentnie gra nas nienawidzi w chwili obecnej. Mamy 100% szans, pamiętajcie, to jest 100% szans. Proszę bardzo, 100% szans więcej na rzadkiego peta. Nie ma rzadkich petów. Jest, w końcu rzadki. Coś lepszego jeszcze. Jeszcze jeden dobry. Jeden, coś lepszego niż ten common. I będę naprawdę zadowolony, będę usatysfakcjonowany. Dalej nie. Gra mnie nienawidzi totalnie. Czy ja nie strzelam? Ja nie strzelam na taki dystans. No come on! No, nie jesteśmy w stanie trafić. Nic co bym chciał. Nic nie leci, totalnie nic nie leci. Dobrze, ostatni raz. Dobra, jest rzadki. Teraz tak, musimy pojechać sobie do... Tutaj są skiny, czyli musimy tam podjechać. Do tych złotych. 1500, nie wiem o co tu chodzi, dziwne to. Tu podjeżdżamy. I teraz tak, jak ja wrzucam ten triple can, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam dwa razy po pięć, dobra, spróbujmy. Aha, i 100 gemów za to jeszcze się płaci. O kurde, a ja nie mam gemów tyle. Dobra, ile kosztuje 100 gemów? Tyle kosztują gemy, naprawdę? No dobra, trudno. Niech będzie w takim razie. Chwila. To chciałem zebrać. Dobrze. I teraz jak ten pet? Czy to się w ogóle opłaca robić? Złoty ma 2,4. No to ja nie wiem, czy aż tak się opłaca, szczerze mówiąc. Nie możemy więcej założyć. Plus 3 zwierzaki, żeby mieć, musimy mieć jeszcze za 800 robuxów. Dobra. Wywaliłem masę robuxów, ale możecie zostawić łapkę w górę, mi będzie bardzo miło. I będzie nam po prostu bardzo miło. To będzie wspaniałe. Dobra, czy jest sell pets? A, mogę zaznaczyć. Dobrze, to sprzedajmy. A, jeszcze pieniądze za to dostaję. Dobra, to w ten sposób to ja mogę działać. Może być. On tu ma 300 zdrowia. Ja mam 87 tysięcy. Wydaje mi się... O, masz 1000 zdrowia. To miło bym powiedział z twojej strony. Bardzo fajnie. 41 tysięcy. No, w ten sposób możemy sobie zrobić czołg. Robimy to, robimy sobie krytyki. Proszę bardzo, upgrade'ujemy sobie maksymalnie wszystko. O kurde, najsik. No i dobra, teraz moi drodzy, 350 tysięcy, 350 tysięcy zdrowia i lecimy. Proszę bardzo, odblokowujemy kolejny. O kurde, mamy minigana. Holy shit. Pięknie wyglądamy. I zadajemy teraz 3,5 tysiąca. Dobra, ja zwiększę sobie krytyki i podstawowe obrażenia, bo to są chyba rzeczy... I attack speed. To są chyba podstawowe rzeczy, które najbardziej mi się opłacają w chwili obecnej. Przejdziemy sobie tu, tam jest teleport na początek. Dzień dobry panu, pan ginie w sumie. Tutaj wszyscy przeciwnicy raczej nie są dla mnie zbytnio przeciwnikami, szczerze mówiąc. Teraz tego chciałbym zestrzelić. No, on ma 800 zdrowia, to bardzo dużo. Brakuje mi monet! O nie! I co teraz? A, to jest laser tank do kupienia. A co to jest? Wy jesteście niby trudni, tak? Dobrze, rozumiem. W takim razie dajecie dużo monet. Jeśli dajecie dużo monet, to dzięki temu będę w stanie przejść dalej. Dziękuję ślicznie. I przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, to jest nawet pokazane, ile musiałbym wydać robuxów, żeby przejść dalej. Dobrze, co mamy dalej do odblokowania? Znowu jest helikopter, znowu są jakieś złe boty. Mamy pieniądze. Tu chyba nic się nie dzieje, jak do tego podejdę, nie? Do tego nie, do tego nic się nie dzieje. Więc przechodzimy sobie dalej. Potrzebujemy teraz 4,5 miliona. Super bundle, dziękuję.
Ile ta wieżyczka będzie kosztowała nas czasu, żeby ją rozwalić? Wydaje mi się, że niezbyt długo. Szczerze mówiąc, dobra, mamy 250 tysięcy, mniej więcej 250 i mamy 600 tysięcy. Dobra, to nie potrwa zbyt długo, szczerze mówiąc. Tu ktoś bije, ma 62 tysiące zdrowia. Dalej mamy jeszcze 6 minut oczywiście boosta naszego wspaniałego. Przypominam, moi drodzy, że link do gry jest w ogóle w opisie, bo często zadajecie pytanie, więc odpowiadam wam bardzo serdecznie na to, że oczywiście link znajdziecie w opisie, żebyście mogli tutaj oczywiście cokolwiek więcej robić. Na razie jesteśmy na zbyt małych kwotach, żeby robić jakiekolwiek to upgrade, szczerze mówiąc. Bo to się totalnie nie opłaca na razie. Wieża się pojawiła, zaraz możemy wieżę rozwalać, zaraz możemy znowu helikopter rozwalać. Czy ja dostanę tą nagrodę w końcu? Upgrade your tank 3 times. Wydaje mi się, że już to zrobiłem. Dobra, 1-2 miliona. Zapraszam moje pety tutaj. Tu tłuczemy, siedzimy, walimy. 2,8 miliona. Myślę, że jak rozwalimy to, to będziemy w stanie już zrobić cokolwiek więcej. Jeśli chodzi o moje gemy, tutaj niespecjalnie jestem cokolwiek w stanie zrobić. Ale tu mamy jakieś gemiki. Proszę bardzo. O kurde, ile naraz dostałem. Dobra, skoro mamy to, to możemy zwiększyć coiny, szybkość naszą. Zasięg zbierania to raczej niespecjalnie. Tu jest szczęście z jajek, które może się z czasem przydać. Czemu mi tak przybliżyło? Nie wiem, co się tam stało. Moje pety, żeby biły więcej. To jest na razie bardzo, bardzo fajne. Żeby pety biły więcej. Ile dostałem? Mam 4,7 miliona. Dobra, stać mnie. Elo. Idę dalej. O kurde, co tu będzie w takim razie? O kurde, totalnie nowa strefa. Totalnie. A w ogóle mogę zobaczyć, ile jest stref? To jest moje pytanie. Czy tu mam też questy do zrobienia? A, mam, proszę bardzo, mogę zrobić to. Destroy objects until equipment drops. Okej. Chwila, gdzie są moje pety? Moje pety wszystkie są założone. Equip best. O, nie wiem czemu, ale postanowiły zniknąć. 750 tysięcy! 15 milionów 78 milionów. Wspaniałe to wszystko jest. Dobra, kupujemy jedno jajko w takim razie. Zobaczmy, jak to jajko będzie dobre dla nas. Dostaliśmy niebieskie. Nie wiem, czy niebieskie to jest to najgorsze, szczerze mówiąc. Nie jest najgorsze. Chwila. Nie, my, które my dostaliśmy? Z potrójnym działkiem. Nie. Dostaliśmy z poczwórnym działkiem. Który to jest? Który to jest? Halo? Gro? Z poczwórnym. Nie, to dostaliśmy szarego, zwykłego. O Jezu. O, wypadło. Poproszę to, ja bym chciał to zebrać. Dziękuję ślicznie. Ekwipunek, który nie jest nam w chwili obecnej potrzebny. Dziękuję bardzo. Dostaliśmy bardzo słabego peta. Mimo to ten najsłabszy pet jest najsilniejszym z naszych wszystkich petów na chwilę obecną. Więc no. 25 tysięcy, to zbyt wiele się nie zwróciło. Ale możemy otworzyć kolejne dwa pety. Ej, to jest jakby plus, bo my sobie tu stoimy. W sensie ja sobie stoję. O, tu kurde, jakieś coś wypadło. O, moje pety potrafią strzelać 15% szybciej. To już bardzo fajne. Nie wiem, co dostałem. Nie patrzyłem totalnie. To jest podstawowy, a inne... A, wszystkie są podstawowe. Bo czemu nie? Czemu nie? Dostawajmy same podstawowe. To usuwamy. I one sobie też levelują. Ten jest złoty. Kurde, złoty wariat. 4,5 miliona! Skąd? Skąd? Chwila! Co się dzieje? Ja nie patrzyłem tylko przez chwilę. O, mityczny! Kozak, 13%. Holy, nice, holy guacamole, 47 tysięcy, dobra, biorę go w takim razie, bardzo poproszę, 750 kolejne, milestone'y, nie wiem co dostałem też również, dobra, poczwórny nie jest ani trochę dobry, poprosiłbym więcej, zdecydowanie więcej i zdecydowanie lepsze, coś to w ogóle jest napisane, aha, gwarantowany legendarny, jak otworzę 500 skrzynek, 500, o, rzadki wypadł, shotgun. Nice, to spoko. Jakbyśmy jeszcze jednego albo dwa dropnęli, to byłoby bardzo przyjemnie. Chwila, czy ja mogę to tak zrobić? Ja mogę... Chyba zepsułem grę lekko. Dobra, zrozumiałem wszystko. Niech będzie. Bardzo mi się to podobało, że mogę sobie tak troszkę zepsuć tą grę. Nagrody. Poproszę girsy jakieś. Ekwipunek. Nie, ekwipunek mnie na razie nie interesuje. Interesują mnie moje pety, bo... Equip best. To jest po prostu najlepsze rozwiązanie. Equip best. Pytanie, ile mi się zwróci z tego, bo większość sprzedaje tych nowych petów. 62 tysiące to nie jest zbyt dużo, szczerze mówiąc. Dlaczego ja je sprzedałem? Nie sprzedałem ich. Select pets to delete. Ale ja już je zaznaczyłem. I co jest? Tak. Co? Chwila, no zaznaczyłem. Dobra, gra się chyba zwiesiła coś. Gra chyba nie ogarnia w ogóle, co się dzieje. Dobra, otwieramy lepsze pety. Proszę bardzo, cyk, cyk. Wyjeżdżamy. Mityczny, legendarny! Woo! Rzadki, nice!
165 tysięcy. Dobra, zakładam. O kurde. Triple machine. O Boże, ile tu rzeczy nam wypadało. Co to za paliwo? Co daje paliwo? Co daje nam paliwko? Halo, jest mi w stanie wyskoczyć? Jeszcze chwila, bo jeszcze kilka ich tutaj musi wyskoczyć. A, że czołg mój się porusza troszeczkę szybciej. O kurde, ale tego mam, tego ekwipunku. Jeszcze trochę go nazbieram i będę w stanie coś więcej zrobić. Dobra, tu jeszcze jedna, bo tu jakaś moneta wypadła. Chciałbym zobaczyć, co to było. Chyba teraz kolejne. Uwaga! Nie? Tu jest ta moneta. Co to daje? Aha, zwiększa wszystkie dropy coinów o 5%. No to może być w takim razie. Może być. Tu mam jakieś sprzęty jeszcze. Aha, to są chyba te same sprzęty, co były ostatnio. Czy zmiana skina kosztuje cokolwiek? Tak naprawdę? Tak, a nie, chwila, kosztują te. Ale są, kosztują też robuxy, dobrze, wszystko rozumiem. Zbieramy pieniążki. Miner, poproszę bardzo serdecznie, moje 2 miliony. Merch equipment. Raz, dwa, trzy. Merch, proszę bardzo. Teraz co mamy jeszcze? Tego serca mamy. Więc serca sobie ulepszamy i coś jeszcze mamy razy 3. Chyba niespecjalnie. Niestety nie. Nie jesteśmy w stanie zrobić nic więcej. Kolejny ekwipunek. A nie, chwila. Nie wiem, czemu ten ekwipunek mi cały czas zaznacza. Złote pety też nie jesteśmy w stanie zbyt wiele zrobić. Lecimy w to. Okej, okay. Czyli zwiększa szansę też na peta. To rozwalamy, halo. Tego rozwalamy. Dobra, dziękuję ślicznie. Rozwalamy sobie wieżyczkę. 1,3 miliona. Dobra, to ona tu zbyt wiele nie pożyje. A już możemy przejść dalej. Dobra, ale rozwalmy helikopter jeszcze. Z tego wszystkiego 5,8 miliona, 30 milionów. Zaraz możemy sobie w jeszcze lepsze pety pójść. No wiadomo, to się będzie skalowało. Cały czas będzie skalowanie, 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 skalowanie. Zobaczymy, co z tego wszystkiego oczywiście wyjdzie. Tutaj upgrade pet opening lock. Właśnie, to powinienem sobie otworzyć, bo na razie, jeśli chodzi o zdrowie, to nie jest jakiś tam większy problem. Tutaj increase tank. Myślę, że tu możemy sobie zwiększyć, że moje działa strzelają 15% szybciej. To byłoby chyba też spoko. Dobrze, skoro przeszliśmy, to kolejna strefa. W kolejnej strefie co się odblokowuje? Chyba nic się odblokowuje. Potrzebujemy za to więcej milionów, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Ile konkretnie? Myślałem, że 15. 152 miliony. Ale tu jest znowu lepsza wieżyczka za 7,5 miliona, którą zbijamy całkiem mocno. Zmniejszyła mi się liczba zdrowia do 280 tysięcy, ale myślę, że i tak nic za bardzo nie będzie w stanie mnie tutaj zbić w chwili obecnej, jeśli chodzi o to. Powinienem może też zainwestować trochę w mój czołg, bo jak już zarabiam takie duże kwoty, to powinienem sobie w to pójść, myślę. Szybkość ataku, tutaj jakiś speed podstawowy. Może powinienem w sumie zainwestować całkowicie w mój czołg, żeby już zupgrade'ować go. Wow, jestem w stanie. Jak wyglądam teraz? O kurde, mam podwójne rakietnice. 6,7 miliona zdrowia. Po ile bijemy teraz? 39 tysięcy. No tak, miejmy jakąś szansę na krytyczne trafienie, bo krytyczne trafienie będą nam zadawały obrażenia razy 3 i to będzie bardzo fajne. Zwiększmy też sobie speed i... Boże, atak speed chciałem zwiększyć. Dobrze, w takim razie tu. Zaraz wbijamy również rangę. Nie wiem, czy to będzie moja nagroda. Jeśli to będzie moja nagroda, to nie będzie zbyt wiele, szczerze mówiąc. O, skrzynka! Proszę bardzo. Wszystkie dropy pieniędzy o 25%. Ej, to jest kozackie. To jest totalnie kozackie. Dobra, czym to się różni? Tank and pet damage, a to jest tank and pet damage. To jest to samo, tylko że odwrotnie napisane. Niech będzie. Bierzemy to w takim razie. Jakbyśmy tego więcej dropnęli albo tego, to moglibyśmy na fioletowe. 25% więcej monet. Hell yeah! Poproszę serdecznie. O Boże, ile nagród. Poproszę. Poproszę, poproszę, tak. Tu jeszcze kolejne jest. Jak rozwalimy sobie kolejnych 13 rzeczy różnych, to dostaniemy kolejne nagrody. Czemu to mi cały czas pokazuje, jakbym miał coś dostać? O, i trochę w to, trochę w tamto. Dobra, chodźcie, zrobimy helikopter. Czemu nie? Zróbmy helikopter. 43 tysiące. Możemy zrobić upgrade'y. Nie upgrade'y te, tylko upgrade'y na gem shopie, jakkolwiek. Chcemy zwiększyć ilość pieniędzy, czy chcemy zwiększyć, nie wiem. Może zwiększmy sobie szczęście w jajkach. To będzie bardzo spoko. To będzie bardzo, bardzo przydatne w chwili obecnej. I jeszcze mamy... Chwila, czy ja mam damage na minus 1 dzień i 23 godziny? Minus? Bo tam jest minus, nie? Okej, okay. Jakby ja nie będę narzekał, proszę państwa, ja nie będę narzekał. Bardzo przyjemnie. Jeszcze jeden punkcik i będziemy w stanie wbić pierwszy poziom. Pierwszy poziom będąc na drugiej mapie. Ciekaw jestem, czy jest też kolejna mapa, bo tak naprawdę tu jest wszystko piaszczyste, jeśli chodzi o to. Więc zobaczymy, co jesteśmy w stanie tak naprawdę zrobić. Tam już jest kolejny gracz, bo widzę, że tam sobie jeździ, albo ewentualnie jest to bot. Nie, raczej jest to bot, bo nie strzela do niczego. 44 miliony. Ile dostanę za ten wspaniały helikopter, który jest w stanie wygenerować mi, mam nadzieję, całkiem
spore pieniążki, bo tu nic więcej raczej nie da mi większej ilości pieniędzy niż to, co obecnie jest w stanie zdać mi ten helikopter. Więc uwaga, jeszcze moment, jeszcze chwila, rozwalamy 45 milionów. 127 milionów. Dobrze, może tak być. Może tak być, nie przeszkadza mi to ani troszkę. Dobra, tu chyba 200 tysięcy dostałem, nie jestem pewien. Nowy poziom. Nie, po prostu zbieram. Naprawdę tak słabo? Tak słabo idzie XP, jeśli chodzi o to? Dziwne to jest troszeczkę. A jak moje pety z poziomami? Trzeci, czwarty. Teraz jestem w stanie za 78 milionów kupić peta. Nie wiem, czy powinienem już w takiego inwestować, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że słabego dostanę. Wstęp rzadkiego, czyli... O, chwila, rzadkiego czy nie rzadkiego? Który to jest rzadki tutaj? Muszę zobaczyć. Dostałem quad machine, 600... Chwila. Różowy. Różowy to jest najbardziej pospolity. I najbardziej pospolity daje 622 tysiące, a tam legendarny dawał 135 tysięcy. Okej, bardzo chętnie. 78 milionów, tak, to jakby ja bardzo chętnie, 78 milionów to ja przygarnę. Tak, niech on sobie bije po 600 tysięcy, czemu nie? Skoro bije po 600, chwila, naprawdę on bije po 600 tysięcy? Bije po 600 tysięcy, czyli sam ma 10 strzałów na ten helikopter i go rozwala. Sam, z nikim, po prostu sam. No już mam 88 milionów. Zbieramy to, co tu poleciało w ogóle? Zwiększa wszystkie dropy pieniędzy o 10%, o 10%? Przecież ja miałem już lepsze. To daje. A, bo to skrzynka, to jest moneta. Czyli moglibyśmy to stakować bardziej, ale no nie ma chyba za bardzo co. Jakieś fajne jajko, pewnie zwykłe. Mityczny! Pięknie! Ile zadajesz obrażeń? Gdzie jest ten mit? 1,16 miliona. Dobra, to idziemy rozwalać to wszystko. O Boże, jakie piękne. Czy ja jestem w ogóle w stanie... Boosty to jakieś mi poleca, że mam... A, mam do użycia. Ale nie będę ich używał, bo po co? Skoro mam użyte w teorii, skoro się pojawiają w prawym dolnym... O, czołg może się poruszać szybciej, więc bardzo przyjemnie. Moglibyśmy też przejść na kolejną strefę, bo z kolejnej strefy już jest przejście... Ile tam jest milionów? 800 milionów? Ja dobrze, widzę, że tam jest chyba 800 milionów do zrobienia. I jeszcze silniejszy helikopter. Wydaje mi się, że na chwilę obecną to ciężko. Musiałem wszystkie swoje wymienić na jakieś lepsze. No ale fajnie, wyleciało fioletowe. To bardzo przyjemnie, muszę przyznać. Bardzo, bardzo przyjemnie. Nie wiem, na wieżyczkę chodźmy w międzyczasie. No ta wieżyczka to spływa dosyć szybko, szczerze mówiąc. 113 mamy milionów. Halo? Gro? Dobra. Dziwne się tu porobiły rzeczy, ale wszystko zaczęło działać na nowo. Dobrze. Poproszę to wszystko, jak to będzie się coś tutaj, jak coś będzie próbowało mnie gonić, to niech sobie próbuje mnie gonić. Nie to chcę cały czas otworzyć. Chcę ulepszyć moje działko, 40 tysięcy nagle. Dobra, zróbmy to sobie. Dobra, jest. Critical chance, niech będzie też. Dawajmy krytykami, proszę bardzo. I attack speed sobie zrobimy. Nie stać mi już na większy. Totalnie nie stać mi już na większy. Już mnie stać! Nieważne, już mnie stać. Dobra. Cała reszta się dla mnie w chwili obecnej nie liczy. Mogę tam dodać trochę do zdrowia, ale to jakoś niespecjalnie mnie jara. Dobra, zaraz się powinien helikopter pojawić. Helikopter w ogniu, poproszę. Halo, helikopter? Helikopter? Raz, dwa, trzy, helikopter? Dobra, no to pójdziemy sobie na... Naprawdę, i w tym momencie akurat się pojawiło. Dobra, no i moje krytyki teraz robią robotę. Proszę bardzo, po ile my bijemy w ogóle? Po 125 tysięcy, z krytykiem będzie jakieś 350 tysięcy, czyli dalej bije mniej niż moje pety. Fajnie. Muszę przyznać, że całkiem nieźle. Dobrze, potem powinienem być w stanie kupić jeszcze dwa pety. Musimy wymienić ile? Mamy raz, dwa. Musimy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Więc musimy uzbierać, skoro kosztują po 70 coś milionów, to musimy 150, 300 milionów musimy mieć, szczerze mówiąc. No, z 300 milionów, żeby móc cokolwiek więcej zrobić. Ale dosyć szybko te helikoptery spływają, więc powinniśmy być w stanie to zrobić. Jestem bardzo ciekaw, ile jest tutaj wszystkich tych etapów jakby. O, to sobie zbierzemy, bardzo chętnie. Zbieram sobie gema. 300 coś, więc rozwalmy jeszcze tą wieżyczkę. No i teraz po drodze jeszcze będą coś rozwalać. Poproszę to serduszko, bo chyba wydaje mi się, że potrzebowaliśmy trzech, żeby ulepszyć na fioletowe. 250, może będzie nawet lepsze. To chyba będzie na merch equipment, tak jest. Serduszko, i teraz tak, dajemy 3 te serduszka, żeby mieć 3 te serduszka, żeby je zrobić na fioletowe, które daje 450, czyli ten, który daje zdecydowanie więcej niż to, więc robimy sobie to serduszko i mamy jeszcze więcej zdrowia. Lucky dice. To też zbieram, to też zbieram. Poproszę wszystko, wszystko totalnie zbieram. Otwieramy 3 pety, 3, 4 pety, przepraszam. Raz, dwa, trzy,
4. Mityczny! Nice! To bardzo przyjemnie. I rzadki wypadł. Dobra, ubieramy najlepsze. Mamy od 600 tysięcy przez prawie 700 przez prawie 1 200 000, więc bardzo przyjemnie. Lucky Gem. Dobrze, poproszę. Mogę go sklejmować? Dobra, już mogę go sklejmować. Oni w ogóle tu rozwalają tyle rzeczy po drodze, że ja nawet nie jestem w stanie za bardzo tego zbierać. Potrzebujemy 140 milionów, ale no z obecnymi czołgami, no to widać jak to wygląda wszystko. Muszę też zobaczyć te teleporty. Szczerze mówiąc, muszę zobaczyć totalnie te teleporty. To będzie mój kolejny czołg, laser tank, w sensie będę miał laserowy czołg. A jeszcze mi brakuje trochę, bo 152. Tak, to rozwalicie, to już jesteśmy w stanie przejść. Dobra, dziękuję serdecznie. Gdzieś tu się przechodziło na środku. Dobrze, w takim razie jesteśmy tutaj. Właśnie, muszę wejść do tego teleportu. Aha, to wszystkie... Wszystko ginie na hita w sumie. Fajnie. Teleporter. Teraz tak, Forest 1, Forest 2, Forest 3. Wow, moi drodzy, tu jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Jeśli każdego są 4 poziomy, to tu mamy 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4 i raz, 2, 3, 4. To po tej krainie mamy jeszcze 3 krainy tak naprawdę do odblokowania, patrząc na to. 200 milionów. To ma 200 milionów. Jak moje upgrade'y, szczerze mówiąc? Ja bym chciał zobaczyć. Zróbmy sobie zdrowie. Zróbmy sobie to i ulepszmy się na kolejny czołg. Jesteśmy teraz laserowym czołgiem, który ma 5,5 biliona zdrowia. W sensie zwiększyło mi się zdrowie o jakieś 1000%, tak mam to rozumieć? Dziesięciokrotnie mniej więcej. Zbieramy sobie to. Nie wiem, ile tam pieniędzy dostałem, ale bardzo dużo, szczerze mówiąc. Dobra, rozwalamy to wszystko. Nie to. Chciałbym Game Shop i chciałbym, żeby moje czołgi... Boże, nie to. Pet Tank. Dobra, dobrze zaznaczyłem. Żeby one zadawały więcej obrażeń. No ja mogę tak sobie stać, one będą sobie... Aha, 400 coś milionów. To ja sobie krytyki ulepszę. Ha, prawie na maksa! Ha, na maksa w sumie ulepszyłem. Dobra, to moje jeszcze obrażenia. Rozwalajcie tu sobie coś. O Boże, no jakieś tam epickie się rzucają w ogóle. 800 milionów, szczerze mówiąc, jakbym miał 800 milionów dostać. Nie, no one są jakimiś potworami totalnymi. Ja nie jestem w stanie tu zbyt wiele sam zrobić. Dobrze, kolejne. Tu nie mogę wam jeszcze ulepszyć, ale chciałbym ulepszyć swoje obrażenia. I chciałbym ulepszyć swój attack speed. Co prawda nie mam w chwili obecnej jeszcze za bardzo nic, ale mógłbym bardzo łatwo znowu zrobić sobie kolejny czołg tak naprawdę, żeby móc robić kolejne rzeczy. Dobra, tu poproszę was wszystkich, najpierw rozwalcie tą wieżę, byłoby bardzo miło. Fajne jest to automatyczne strzelanie. I zniknęło po prostu, stryk, w sekundę zniknęło. Jezu, jak przyjemnie. Dobra, bierzemy kolejne, rozwalcie ten helikopter. Ulepszamy się tu prawie na maksa. Dobra, ulepszamy coś tam. Kolejny czołg. Będę robił po prostu kolejny czołg i tyle. Nie wiem, jaki jest kolejny. Mogę chyba w sklepie zobaczyć. Tesla Tank. Okej, czyli w sumie powiedzmy, że dalej laserowy. Powiedzmy, bo tak nie do końca jakby. Teraz mam 500 milionów, więc ulepszam sobie to. Ulepszam sobie zdrowie. Ulepszam sobie speed. Zaraz powinno się tu jeszcze coś pojawić. Proszę bardzo, rozwalajcie. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Każde takie daje troszeczkę milionów. Nie za dużo tych milionów, szczerze mówiąc, ale zawsze coś daje. Czy ja dostaję teraz za rozwalenie każdej jednej rzeczy jeden punkt? Nie, nie do końca. Nie do końca, jakby nie patrzeć. Dobrze, 40, coś, 70. Za to, jak rozwalę, powinienem być w stanie już... Powinienem być w stanie, może... Jest! Proszę bardzo! Tesla Tank! Odblokowany. Wygląda, no powiem wam... Wygląda kozacko, jeśli chodzi o to. Nice. O kurde. Najsik. Tylko nie jestem w stanie zbyt długo bić czegokolwiek, bo... No wszystko ginie. Wszystko po prostu ginie w moment. Nawet jak to się pojawia, ta wieżyczka spływa w moment, w tym momencie, a to drugie... Chwila, teraz mam 220 milionów zdrowia? Coś tu się zmieniło? Halo, to najpierw rozwalamy. Poprosiłbym. Najpierw to i dopiero tam. O kurde, powiem wam, że no... Teraz taki czołguś, no to kozak totalny, totalny kozak. Stać nas już na przejście? Stać nas na przejście, jestem strasznie wolny niestety. Ale możemy przejść do kolejnej strefy. W kolejnej strefie musimy 5 miliardów uzbierać. 5 miliardów, to nie są już miliony, są miliardy. Mamy za to trochę więcej pieniędzy, trochę gemów. Nie mogę was jeszcze ulepszyć, niestety. Ale za jakiś czas powinienem być w stanie. Czy jesteście w stanie rozwalić tą wieżę? No ta wieża teraz... Oj, ta... Chwila, coś tam walnęło mocno. I to ewidentnie bardzo mocno walnęło. 600 tysięcy. Dobra, to krytyk. 600 milionów, przepraszam. Jakiś krytyk tam musiał polecieć. I tam, no to wygląda już jakaś, jakaś jaskinia, czy coś takiego. Kozacko. Ile za to dostanę? Połowę kwoty! Połowę kwoty za to dostaję.
O Jezus. Co ja mam powiedzieć w tej kwestii? Dobra, ulepszamy sobie kryta, jakieś obrażenia. No wygląda to co najmniej śmiesznie, w sensie moje pety są totalnie kozackie, jeśli chodzi o to. Proszę bardzo, rozwalają sobie wszystko. Rozwalajcie tutaj teraz, halo, tutaj teraz. Po ile ja biję? Po 126 milionów. Jak, i naprawdę ja biję po 126 milionów? Milionów? Milionów. I z krytykiem walę po mniej więcej 300. Okej, czyli to wszystko po prostu też dzięki mnie spływa. Bo teraz one, tak, bo one biją po 1,4 miliona, a ja po 126 milionów. Czyli tak, jestem teraz troszeczkę za dobry na moje pety, że tak to określę. Tak, jestem troszeczkę za dobry, bo poszedłem totalnie w zrobienie... O, już możemy przejść dalej. Nie patrzyłem nawet. Przechodzimy dalej, kolejna strefa. Czyli jest to trzecia strefa, na którą przechodzimy. Podwodna strefa, bardzo dobrze. Jest to podwodna trzecia strefa, na którą przechodzimy. Z stref shop to było chyba? Czy nie, gdzie to było? Gdzieś to był ten, do teleportera musimy się dostać. Dobrze, już wszystko jasne. Proszę bardzo, zbieramy jakieś tam pierdołki. To jest trzecia strefa, która nazywa się Ocean. Mamy już cały forest zrobiony, cały desert i mamy Ocean odblokowane. No i tutaj jeszcze mamy cały Ocean przed sobą i jeszcze dwie kolejne strefy. I mamy pety do kupienia za 3,9 biliona, 10 bilionów i 48 bilionów, które mogę kupić, szczerze mówiąc. Dobra, to kupujemy raz, dwa, trzy, cztery. Już? Kupiłem? A, bo moje pety się zablokowały, dobra. Equip best. Chwila, czy ja wydałem te pieniądze, nie wydając tych pieniędzy? Chwila, ja miałem w ogóle tyle pieniędzy? Ja nie miałem tyle pieniędzy, dlaczego mi pokazywało, że mam odblokowane? To za 10 bilionów byłbym jeszcze w stanie kupić. Jezu, ile wy zwykłą skrzynkę rozwalacie. No, muszę przyznać, że zwykła skrzynka jest tutaj całkiem mocna, szczerze mówiąc. Nawet zwykły ten namiot jest do rozwalenia ciężki. No, i... Nie no, takie miliony to jestem w stanie zrobić. Takie coś jestem w stanie zrobić. 10 bilionów, dobra, zobaczmy jak tu wyglądają pety, bo jeszcze na te najlepsze to mnie nie stać totalnie. Zbieramy, poproszę, pecik za 10 bilionów. Jak wygląda ten pecik? Dostaliśmy zwykłego, niezbyt nic rewolucjonizującego, ale bije po 58 milionów. Dobra, to ja poproszę takiego w takim razie. Sprzedamy sobie te wszystkie pety. Okej. Ale chwila, no, jak to działa? Mam je zaznaczyć i zaznaczyłem je. I co teraz? No zaznaczyłem. Select pet, delete or tap to cancel. Zaznaczyłem, już, i wcześniej tak je usuwałem. Sell pets. Nie wiem, dziwne to jest trochę, szczerze mówiąc. To jest strasznie dziwne, to momentami totalnie nie działa. Powinno sprzedać w tym momencie. Ale nie sprzedaje. Dobra, dziwne to jest trochę. O, zaraz będę miał na kolejnego peta przez przypadek. W sensie nie patrzyłem na to totalnie. Co wy bijecie w ogóle? Trochę w to sobie bijecie, trochę w tamto sobie bijecie. Kolejnego za 10 bilionów kupujemy. Może będzie coś fajnego, może nie będzie nic fajnego. Jest zwykły, ale również bije po 58 milionów. Także, moi drodzy, tutaj ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli chcecie kontynuację i skończenie tak naprawdę całego symulatora, to dawajcie znać w sekcji komentarzy. Ja bardzo chętnie oczywiście przejdę dla was całą tą gierkę i mój Tesla Gun będzie na wasze usługi. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Trzymajcie się, po, no i cześć!